Torba Aqualung Tour Series o symbolu T7 jest idealnym rozwiązaniem dla osób szukających małej i lekkiej torby na bagaż podręczny. Nowa torba Aqualunga charakteryzuje się, mimo swoich małych rozmiarów, bardzo dużą pojemnością wynoszącą aż 40 litrów. Rozmiary tej torby na dzień dzisiejszy spełniają większość restrykcyjnych przepisów przewoźników lotniczych, a jednocześnie torba ta zapewnia bardzo dużą przestrzeń. Jeśli chodzi o jej środek, to oferuje ona jedną komorę z możliwością zabezpieczenia bagażu tak, aby się nie przesuwał. Jeśli chodzi o zewnętrzne części torby, to mamy tutaj do dyspozycji gruby i wytrzymały zamek. Jednocześnie uchwyty od zamka są bardzo fajnie wykonane i dzięki temu łatwo się je chwyta i łatwo zapina. Torba jest zabezpieczona również przed uszkodzeniami i przetarciami w odpowiednich miejscach wstawkami z grubszego i trwalszego materiału. Na rogach, na rantach wyposażona jest w tworzywa sztucznego w osłony, dzięki którym również, kiedy torba leży, czy przesuwamy ją, to nie będzie się nam na rogach przecierać. Wygodne kółka, podobne zresztą jak w modelu T8. I co akurat bardzo ważne dla mnie, teleskopową rączkę. Rączka ta ma możliwość pracy na dwóch wysokościach, zarówno krótszym, czyli dla osób niższych, czy nawet dzieci, oraz w pozycji wysokiej i to jest naprawdę dla wysokich osób. Prowadząc za tak długą rączkę, nie trzeba się schylać, ciągnąc torbę za sobą po lotnisku czy po ulicy. Reasumując, torba Aqualunga z serii T o symbolu T7 jest bardzo dobrym wyborem dla osób, które szukają niewielkiej torby lekkiej, a jednocześnie nadającej się na bagaż podręczny.